Witam Państwa bardzo serdecznie. Z ogromną przyjemnością witam Państwa na tym wykładzie, na którym w jakiś sposób wirtualny zwiedzimy wystawę, która jest rzeczywiście wyjątkowa. Po dużych emocjach związanych z sztuką Marka Rotki w czasie wakacji w Muzeum Narodowym w Warszawie mamy następne rzeczywiście wielkie wydarzenie. Na początku jednak warto od razu powiedzieć, że być może Państwo nie znają naszego dzisiejszego bohatera, czyli Giovanniego Francesco Barbieriego, bo tak naprawdę nazywał się Guercino. Dlaczego? Dlatego, że sława artystów bywa w różnych czasach różnie mierzona. Mogę Państwu zapewnić, że wystawa, którą w tej chwili mamy w Muzeum Narodowym w Warszawie, jest wystawą jednego z najlepszych artystów barokowych, baroku włoskiego, który i za życia, i później, do wieku XVIII, tą wyjątkową sławą się cieszył i był uznawany za jednego właśnie z największych malarzy i rysowników, co ważne, wieku XVII. Później jednak gust się zmienił i cokolwiek wiek XIX zapomniał o twórczości Guercina, również w wieku XX dopiero nastąpiło odrodzenie o nim pamięci, wielkie wystawy, które miały miejsce, próbują przywrócić należne miejsce artyście w historii sztuki. Jak sprawdzą Państwo w różnych podręcznikach, to tam zawsze jest tak dwa zdania na temat Guercina, a więc ta pozycja jest ugruntowana, ale jeszcze mam wrażenie do ogólnej, powszechnej świadomości nie trafił. No, chociażby ma konkurenta bardzo atrakcyjnego w postaci Caravaggia. A Guercino niewątpliwie zasługuje również na naszą uwagę ze względu i na nowatorstwo swojej twórczości, ale również i ze względu na bardzo ciekawą biografię. Proszę Państwa, ta wystawa to nie tylko wystawa poświęcona wielkiemu artyście, bardzo interesującemu. Mamy przykłady naprawdę najlepszej sztuki barokowej, jaką sobie można wyobrazić, ale również doskonały wybór obrazów. Kilka prac malarskich i całkiem spory wybór prac rysunkowych i graficznych pochodzi z kolekcji polskich, ale trzon wystawy to obrazy, które przyjechały do nas z Włoch. Przede wszystkim z Pinakoteki Wcento, z którym związany był właściwie prawie całe swoje życie Guercino, a więc ze stosunkowo niewielkiego miasteczka. Ten wielki malarz, bardzo znany, bardzo uznany, w dość zaskakujący sposób pozostał wierny swojemu lokalnemu patriotyzmowi. Widzą Państwo dość dramatyczne zdjęcie i zresztą obrazy, które możemy zobaczyć na naszej wystawie, dlatego że nie tak dawno Wcento miało miejsce trzęsienie ziemi. I tamtejsza pinakoteka, jak Państwo widzą, dość mocno ucierpiała i w związku z tym pojawił się pomysł, aby właśnie zaprezentować tak bogaty wybór prac, tak dobrych prac na arenie światowej. Później takie prezentacje są planowane w Stanach Zjednoczonych i w Japonii. Bardzo się cieszymy, że te obrazy również mogły przyjechać do Warszawy, uzupełnione właśnie o dzieła z kolekcji polskich, stanowią wspaniałą możliwość obcowania z dziełami najwyższej klasy. A więc trochę w tym nieszczęściu jest naszego szczęścia, że mogliśmy taką wystawę, możemy tutaj gościć. Proszę Państwa, tak jak już powiedziałem, życie Guercina jest również bardzo interesujące, bo mamy do czynienia z artystą, który ma dość takie, powiedziałbym, niespecjalnie jakieś wyjątkowe pochodzenie, bo już mówiłem, że związany był właściwie z takim bardzo niewielkim miastem w stosunku do innych wielkich ośrodków artystycznych we Włoszech. Pochodził właściwie z takiej skromnej rodziny wieśniaków. Już mówiłem, że Guercino to jego przydomek.
No, nie zobaczą Państwo tak do końca na jego portretach. Tutaj taki graficzny wizerunek, który znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Skąd ten przydomek? A jak to we Włoszech przydomki różnie pochodzą od różnych cech czasami. Guercino to po prostu zezowaty. Mamy na ten, między innymi na temat tego pochodzenia tego jego przydomku, mamy już przekazy u pierwszych biografów i właściwie życie Guercina, jego prace, również za sprawą tego, że był właśnie znany za życia i później, stosunkowo dobrze są znane. Najgorzej jest z początkami jego twórczości. Później od 1629 roku jego rodzina, on sam, zaczynają prowadzić Libro dei Conti. To jest po prostu księga rachunkowa, ale dla historyków sztuki badających twórczość Guercina no, jest fantastycznym źródłem wiadomości, bo tam zapisywano ważne wydarzenia i pojawiają się również oczywiście wpisy takie bardziej rachunkowe właśnie, a więc jest to też możliwość zrewidowania ewr artysty i sprawdzenia, a był rzeczywiście bardzo płodnym artystą, miał duży warsztat, a więc dość długo żył, bo urodził się w 1591 roku, zmarł w 1666. Tak jak już powiedziałem, jego początki, jego twórczości są najmniej znane. Oczywiście coraz lepiej już specjaliści orientują się w tym, coraz więcej dzieł jest przypisywanych, ale tak jak powiedziałem, jest stosunkowo niewiele informacji zupełnie pewnych. No i na naszej wystawie mamy dzieło no, zupełnie wyjątkowe, rodzaj właściwie takiej relikwii dla mieszkańców Cento. Madonna z Reggio jest freskiem, jest malowidłem zdjętym ze ściany domu, bo w tych pierwszych przekazach mamy właśnie, jest mowa o tym, że Guercino rozpoczynał swoją karierę między innymi od dekorowania domów w Cento i okolicy. Jeden z biografów pisze, że gdy miał 9 lat, rodzice wysłali go na nauki do Basti, do pewnego artysty malującego gwaszem, u którego spędził kilka miesięcy, nie ucząc się niczego plus rozpoznawania kolorów. Po powrocie do domu samodzielnie rozwijał swój talent z niezmiennym zapałem, oddając się rysowaniu i malowaniu dla siebie i dla innych. Tutaj ta sugestia, że właściwie się niczego nie nauczył, jest bardzo ważna, dlatego że również późniejsze badania i atrybucje dzieł Guercina i badanie jego biografii potwierdza, że właściwie w tej okolicy, wśród tych malarzy, u których on mógł pobierać nauki, nie było żadnego, który rzeczywiście mógł mu przekazać jakieś wyjątkowe umiejętności, raczej po prostu bardzo podstawowe umiejętności warsztatowe. W związku z tym największy badacz twórczości Guercina, Denis Mahon, potwierdził w jakimś sensie, że Guercino był do pewnego stopnia samoukiem, co jest dużym fenomenem, bo i to na naszej wystawie jest świetnie widoczne. Wiele jego wczesnych prac przejawia bardzo zaawansowaną dojrzałość artystyczną. I to jest jeden z tych fenomenów Guercina, że mamy rzeczywiście do czynienia z artystą niezwykle utalentowanym, który dzięki swojemu nowatorstwu, rozwiązaniom artystycznym bardzo szybko właściwie zdobył uznanie i powodzenie. Ale zanim do tego jeszcze dojdzie, to powróćmy do tego malowidła, które jak Państwo widzą jest dość mocno zniszczone. Trudno powiedzieć na ile tutaj jest Guercina, a ile późniejszych jakichś prób zachowania tego malowidła. Ale tak jak powiedziałem, jest to rodzaj relikwii dla
mieszkańców Cento, dlatego że zgodnie z tradycją jest to pierwsze dzieło Guercina i tak jeden z biografów pisał. W wieku lat 8, nie pobierając nauku żadnego mistrza, namalował na fasadzie swojego domu Madonnę z Reggio, która po dziś dzień jest widoczna i uwielbiana. A więc po pierwsze, no, mamy dosyć zaskakującą informację, że 8-latek był w stanie takie dzieło już stworzyć. No, specjaliści z dość dużą ostrożnością oczywiście do tego podeszli, bo jednak talent talentem, ale 8-latek. Przy okazji jednej z wystaw w Nowym Jorku rzeczywiście przeprowadzono dokładne badania tego fresku. No, nie udało się ustalić, ile lat miał Guercino, kiedy malował to przedstawienie, ale rzeczywiście potwierdzono, że wszystko wskazuje, że jest to praca bardzo młodego Guercina. W 1607 roku właśnie po nauce, po Zaczęto, powrócił do swojego rodzinnego miasta. Nie bardzo mógł wyjechać do Bolonii, tak jak powiedziałem, rodzina raczej była skromna. I znów czytamy u jednego z biografów. Ojciec powierzył jego kształcenie malarzowi Cento, mistrzowi Benedetto Gennariemu, który poznawczy zamiłowanie swojego ucznia i jego gorliwość w pracy przez rok wypłacał mu dniówkę. Później zaś uczynił go swoim współpracownikiem. Wiedział bowiem dobrze, że uczeń przerósł talentem mistrza. I tak wspólnie namalowali wiele dzieł w Cento i w okolicznych willach. A więc tych dzieł musiało być więcej i rzeczywiście poszukiwane są te wczesne prace Guercina i mamy następne freski gdzieś właśnie datowane na ten moment z jednego z kościołów mamy, bo one również przyjechały do Warszawy z przedstawieniem Boga Ojca i zwiastowania, to są właśnie te przykłady dzieł wczesnych, które Guercino tworzył w okolicach Cento. Wracając jeszcze do jego mistrza Benedetto Gennariego. Otóż po 3-letniej, właściwie trudno powiedzieć, czy nauce, bo słyszeliśmy, że to już nie do końca była nauka, że ten młodzieniec był właściwie równoważnym wykonawcą razem ze swoim mistrzem, otrzymywał zapłatę i jego nauczyciel w 1610 roku zmarł. I tutaj następuje znów bardzo ważny moment, dlatego że no, pozostała pracownia, którą pytanie, kto mógł odziedziczyć. Benedetto miał dwóch synów, Bartolomeo i Ercole, oni zresztą nam jeszcze dzisiaj powrócą, oraz kuzyna, ich kuzyna Lorenza. Tylko Bartolomeo miał 16 lat, Ercole 13, Lorenzo 15. Guercino był z nich najstarszy, bo miał lat 19, ale i tak w tym wieku zostać mistrzem i odziedziczyć warsztat po swoim nauczycielu, no to było dosyć specyficzne zrządzenie losu. A więc zaczął właśnie prowadzić tą pracownię. I to był początek kariery coraz lepiej się rozwijającej już samodzielnego Guercina. Niewiele później poznał ojca Antonia Mirandolę. To będzie bardzo ważny patron dla Guercina, bo tak jak widzimy, dominują kompozycje religijne. Jesteśmy w okresie potrydenckim, gdzie bardzo specyficzna ikonografia, a także formuły artystyczne są preferowane. I tutaj ta opieka duchownego niewątpliwie też związana była z pomogła właśnie w tworzeniu tych nowych kompozycji, ale również ojciec Mirandola coraz bardziej dbał o to, aby jego podopieczny zdobywał nowe zamówienia. Jeszcze do tego wrócimy, bo to rzeczywiście ważna tutaj dla początków twórczości Guercina postać, która umożliwiła artyście dalszy rozwój i karierę.
Być może Państwo już zauważyli, że pokazuję Państwu dzieła malarskie w kolejności chronologicznej. One nie są na wystawie właśnie w takiej kolejności i mam nadzieję, że to Państwu ułatwi później oglądanie wystawy, kiedy zobaczymy, prześledzimy właśnie kolejne fazy kariery Guercina, nie tylko kwestie biografii, ale właśnie również przemian artystycznych, bo stylistyka obrazów Guercina dość znacząco w czasie jego życia się zmieniała. Najpierw, teraz jednak jesteśmy w takim tej wczesnej fazie i właśnie oglądamy obrazy, które tak jak tutaj zresztą związane właśnie z świętym Karolem Boromeuszem, tak jak ten czy również ten, który przedstawia tam święty był pogrążony w modlitwie, tutaj z kolei jest sprawcą cudu, wychylając się jakby z tych obłoków. Tak jak powiedziałem, to typowa ikonografia kontrreformacyjna, preferowana wtedy przez Kościół katolicki, ale to, co nas zadziwia, to kwestia dojrzałości już tych obrazów. Bardzo przecież jeszcze młodego Guercina. I również takiej specyfiki. Wiemy o tym, że w czasach baroku bardzo chętnie przedstawiano właśnie świętych, cuda, które się wydarzały, takie sceny mistyczne, ale Guercino w swoich obrazach zachowuje również taką zwyczajność, rodzajowość. Tu moment, kiedy święty uzdrawia to małe dziecko i właściwie tylko ta mała dziewczynka jest jedyną świadomą, co wspaniałego dzieje się w tej scenie. Na naszej wystawie jest też bardzo ważny obraz dla wczesnej twórczości Guercina, przez specjalistów uznawany za pierwsze w pełni dojrzałe dzieło Guercina, niezwykle piękne przedstawienie mistycznych zaślubin świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, też zresztą w obecności raz jeszcze Karol Boromeusz się tutaj pojawia. Ma właściwie 22-23 lata i mamy do czynienia już z artystą, który ma w pełni wykształcony swój styl. Na wystawie zobaczymy również dzieło, które jest no, niezwykle ciekawe, bo odbiega od pozostałych obrazów. Tutaj mogą Państwo zobaczyć, jak to oryginalnie wygląda w kościele, a na wystawie zobaczą tylko Państwo tą taką ramę malowaną, bo to jej autorem jest Guercino. To jest 15 tajemnic różańca i było to zamówienie właśnie jako rodzaj takiego obramienia do wizerunku Matki Boskiej Różańcowej. Początkowa atrybucja budziła pewne wątpliwości, ale kiedy obraz poddano konserwacji, no nie ma wątpliwości, że jest to właśnie też praca jeszcze młodego Guercina. Na wystawie bardzo proszę uważnie się przyjrzeć tym pojedynczym scenom, bo one też pokazują niezwykłą różnorodność formuł, możliwości malarskich Guercina. I również na wystawie mamy świetny wybór fresków, które Guercino i jego współpracownicy wykonywali w Casa Panini w Cento. To jest z kolei praca Guercina, która zyskała sobie dość duży rozgłos i spośród tych wielu zamówień właśnie tego typu widzieliśmy freski z kościołów, ale to również były budynki publiczne czy właśnie prywatne rezydencje. I tak było w tym przypadku, kiedy to Guercino, i nie bez powodu mówiłem o współpracownikach, dlatego że na dokumencie, w którym jest mowa o odebraniu zapłaty, podpisuje się jeszcze dwóch malarzy. To była duża praca dekoracyjna. Guercino miał wtedy jakieś 24 lata. Możemy podziwiać najlepsze sceny na naszej wystawie, bo w wieku XIX zostały one zdjęte ze ścian Casa Panini. I proszę zobaczyć, że to są prace, które dość mocno odbiegają od pozostałych
obrazów, gdzie dominuje właśnie tematyka religijna, kompozycje figuralne, a tutaj mamy mocny nacisk na rodzajowość, dużo elementów pejzażowych. To też pokazuje właśnie te możliwości artystyczne Guercina. W momencie, kiedy zdejmowano te freski ze ściany, zdjęto ich 180, więc to była rzeczywiście duża, duża praca, a na naszą wystawę zawitały te najciekawsze i najlepsze. A więc jesteśmy w momencie, kiedy ta kariera Guercina no, coraz lepiej się rozwija, ale ciągle jeszcze jest to właściwie gdzieś ten obszar raczej lokalny. I dosyć wcześnie, bo w 1616 roku Guercino zakłada rodzaj, no właściwie szkoły w Cento, to Accademia del Nudo, czyli no wprost tłumacząc Akademia Nagości, aktu, które to umiejętność właśnie rysowania z żywego modela była bardzo wysoko ceniona. Tutaj Guercino z tą swoją stosunkowo niewielką inicjatywą, bo to też nie była jakaś wielka szkoła, ale dosyć sporo uczniów tam się pojawiało, nawiązywał między innymi do tradycji szkoły bolońskiej, gdzie bracia Caracci właśnie założyli również taki rodzaj szkoły i zresztą obok wspomnianego już Caravaggia to właśnie szkoła bolońska i bracia Caracci to właściwie fundamenty baroku włoskiego. Guercino należy do pokolenia, które w bardzo aktywny i twórczy sposób rozwijają różne nurty malarstwa barokowego. A ja Państwu pokazuję już no, pewien efekt tej działalności Accademia del Nudo, ale również i pewnej praktyki warsztatowej. Otóż Guercino, już mówiłem, był bardzo ważnym rysownikiem, zaraz o tym będziemy mówić, bardzo ciekawym i w warsztacie było dużo właśnie również rysunków, które miały być pomocą dla współpracowników, uczniów, wzorem. Otóż w pewnym momencie Guercino przekazał je jednemu z rytowników i powstała taki rodzaj podręcznika właściwie, jak Państwo widzą, detali. To się cieszyło ogromnym powodzeniem. Na wystawie zobaczą najpierw wydane, to zostało w Bolonii dosyć szybko. Tak jak powiedziałem, cieszyło się dużym, dużym powodzeniem i Państwo zobaczą na wystawie wydanie późniejsze już z Paryża. No i teraz właśnie chyba przerwiemy na chwilę tą chronologiczną kolejność oglądania obrazów, dlatego że czas zająć się też bardzo ważną częścią twórczości Guercina, to znaczy dziełami na papierze. I na wystawie w pierwszej sali zobaczą Państwo wspaniały wybór właśnie rysunków i grafik. Najpierw zaczniemy od grafik, chociaż grafika w własnoręcznym wykonaniu Guercina zajmuje dużo skromniejsze miejsce, dlatego że już pierwsi biografowie piszą właściwie tylko o dwóch wykonanych własnoręcznie przez artystę rycinach, ale obie również przyjechały do nas ze zbiorów Pinakoteki w Cento. To właśnie to przedstawienie świętego Antoniego Padewskiego oraz święty Jan Chrzciciel w pejzażu. Dosyć też nietypowe, bardzo ciekawe przedstawienie. Jednak chyba coś, pomimo że Guercino był świetnym rysownikiem, jednak chyba samodzielne wykonywanie płyt i później odbijanie mu jakoś nie leżało, dlatego że grafika odgrywa bardzo ważną rolę dla jego twórczości, ale mamy do czynienia już nie z pracami jego samego, tylko innych rytowników. Szczególnie tutaj pracował z Giovanni
Giovannim Battistą Pasqualinim. Mamy wręcz takie przykłady, one są nieliczne, ale bardzo ciekawe, w kilku muzeach, gdzie zachowane są rysunki i ryciny z poprawkami Guercina dla rytownika. Tak bliska współpraca malarza, rysownika i, a więc twórcy projektu, jakbyśmy mogli powiedzieć, i rytownika była czymś bardzo rzadkim w XVII wieku. A więc Guercino musiał dużą wagę przykładać do grafiki. Wiemy również, że posiadał świetną kolekcję prac graficznych innych artystów, ale samodzielnie nie wykonywał tych prac. Grafika, szczególnie właśnie ta reprodukcyjna, powielająca w jakimś sensie obrazy Guercina, jest o tyle też ważna, że w przypadku dzieł niezachowanych malarskich właśnie owe ryciny wykonane na podstawie obrazów Guercina dają nam przynajmniej wyobrażenie, jak te kompozycje wyglądały. A teraz zresztą na wystawie zobaczą Państwo bardzo bogaty wybór grafik właśnie i z czasów artysty, i również późniejszych, pokazujących, jak długo trwało zainteresowanie, aż po wiek XVIII i XIX, twórczością Guercina. I również właśnie szczególnie w wieku XVIII Guercino był ceniony jako jeden z największych, najzdolniejszych rysowników. Rysunki, których powstało bardzo wiele, wyszło spod ręki Guercina, były niezwykle cenione w kolekcjach, szczególnie w Anglii. I tu również na wystawie świetny wybór, zresztą nie tylko prace z Włoch, ale również i prace, które pochodzą z polskich kolekcji. Tutaj przykład takiego rysunku, który bez wątpienia jest szkicem studium do jednego z obrazów Guercina, bo te rysunki mogły mieć oczywiście różne funkcje. Już widzieliśmy te grafiki, które powstały na podstawie rysunków takich studiów, detali. Tutaj cała postać, która w efekcie będzie fragmentem całej malarskiej kompozycji, jest poddana właśnie analizie dzięki rysunkowi. Ten, zresztą chyba jeden z moich ulubionych rysunków na wystawie, ten rysunek przedstawiający Chrystusa prawdopodobnie jako Salvadora Mundi, trudniej jest związać z jakimś konkretnym obrazem, ale bo tego typu tematyki, szczególnie jeśli to nie jest Salvador Mundi, bo ten temat podejmował Guercino 3 razy, ale jeśli to nie jest Salvador Mundi, no to jeszcze więcej obrazów można byłoby rozważać, z którymi można byłoby ten rysunek związać. Tego typu rysunki po prostu były też pomocą w malowaniu obrazów. Widzą Państwo, że one są bardzo różnorodne. Guercino właściwie używał wszystkich możliwych technik rysunkowych i robił to niezwykłą zręcznością. Węgla, sangwiny, tu widzą Państwo wspaniale lawowany rysunek, który przedstawia scenę z historii Krzyża Świętego, a pochodzi ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu. Również zobaczą Państwo dwa piękne pejzaże rysunkowe Guercina. Ten akurat Państwu pokazuję ze zbiorów Pinakoteki w Cento, ale również drugi pochodzi ze zbiorów Muzeum Warszawskiego. To już typ rysunku, który raczej nie jest związany z jakimś konkretnym dziełem malarskim czy graficznym. A więc samodzielne studia, też pokazujące rozpiętość zainteresowań Guercina. I jeszcze jeden z bardziej, myślę, ciekawych też prac na wystawie, a pochodzący rysunek ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, tytułowany Półnaga czarownica z kagankiem. I właściwie bardzo długo uważano, że jest to taki typ rysunku będącego karykaturą. Ta tradycja takich przedstawień sięga jeszcze dalekiej przeszłości, chociażby Leonardo da Vinci takie przedstawienia z takich właśnie zdeformowanych, można powiedzieć, twarzy przedstawiał. Za to ostatnio
Fausto Gozzi, dyrektor Pinakoteki w Cento, wielki badacz twórczości Guercina, właśnie przy okazji przygotowywania naszej wystawy zwrócił uwagę, że są jeszcze dwa inne rysunki, które przedstawiają bardzo podobną kobietę. A więc być może jednak nie jest tylko to do końca karykatura, tylko ma to jednak pewne elementy portretowe, ale tutaj tożsamości tej przedstawionej kobiety nie znamy. Na wystawie zobaczą Państwo dużo większy wybór rysunków i grafik. Bardzo polecam Państwu uważne ich prześledzenie, bo tak jak powiedziałem, to grafika odgrywa ważną rolę dla twórczości Guercina, ale przede wszystkim jako rysownik był on ceniony na równi z jego umiejętnościami malarskimi.